Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz... Paweł Dębowski. Witam drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy już w 45. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu z serwisu GameMusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca, jak zawsze, zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTubie. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. W ostatnim podcaście miałem arcyprzyjemność porozmawiać z naszymi gośćmi o muzycznym uniwersum Dark Souls, do którego już teraz Was odsyłam. Natomiast dzisiaj do naszego wirtualnego studia zawitał Jan Sanejko, nasz wieloletni przyjaciel wokół festiwalowy, posiadający wiele twarzy muzycznych oraz pasjonata kultury dalekiej Azji. Witaj, Janku, cześć! Cześć, witajcie. Zaś po drugiej stronie mikrofonu, niczym obierze świat, wyłania się nasz dobry znajomy Mikołaj Struński, którego być może mniej lub bardziej możecie kojarzyć z muzyki z Wiedźmina czy Dziki Gon, a ostatnio współtwórcy muzyki do Age of Empires 4. Witaj serdecznie, Mikołaju. Siema. Mamy taką tradycję tutaj, że zanim zaczniemy poruszać główny temat naszego podcastu, chciałbym w pierwszej kolejności Was zapytać, co ostatnio słuchaliście, co leciało na krążku, i tutaj pozwolę sobie zacząć od Mikołaja. Mikołaj, co u Ciebie leciało ostatnio? Wiesz co, ja mam bardzo dużo spraw takich biurowych do załatwiania i strasznie ich nie lubię i odraczam je, jakby odsuwam je na później, wynajduję sobie coś, cokolwiek, żeby robić innego niż zajmować się takimi sprawami, których chyba nikt nie lubi, jakby szczególnie ktoś, kto wybrał drogę kompozytora. W związku z tym, żeby się skupić, to słucham pewnego soundtracka i słucham tego soundtracka już od lat. I jest on dla mnie idealny właśnie do tego, żeby się odciąć od wszystkiego i skupić umysł na czymkolwiek właściwie, na jakimkolwiek Excelu czy rubryczce, czy innym czymś nieprzyjemnym bardzo. I jest to soundtrack do gry Unravel autorstwa Frida Johansson. I jest tam coś takiego, świetny jest to soundtrack, ja go uwielbiam, aczkolwiek powoli przestaję, bo już po tylu hektogodzinach kojarzy mi się wyłącznie z tymi sprawami nieprzyjemnymi. No nie. Natomiast faktycznie działa na mnie jakby niesamowicie skupiająco na tym, co mam zrobić. Więc jeśli mam wybrać jedną rzecz, to, a jeżeli więcej, no to jakieś tam ciekawe jazzowe. Różne rzeczy. No to coś z jazzu, bo ja też będę miał dzisiaj jedną polecajkę, ale może ty miałbyś coś godnego uwagi, niekoniecznie coś starszego, ale coś z nowości. Jasne, och, jak się cieszę, że mogę. Dobrze, więc na wieczór, na usypianie, jak się siedzi już po całym dniu, bardzo polecam album Floating Points Promises. Nie będę opisywał tego, jest to fenomenalne. Natomiast druga płyta, jaką chciałbym polecić, której słucham, ja bardzo lubię jazz, lubię też jazz ostry, lubię też jazz taki, który nienawidzi konwersacji, gdy on leci. Natomiast lubię też jazz, który jest dobrą muzyką, który też potrafi lecieć w tle. Na jakimś spotkaniu. I to jest album Notes with Attachments autorstwa Pino Palladino i Blake Miles. Wow! Posłuchajcie, jakie są aranże. Jest to coś funkowego trochę.
niesamowite rzeczy się tam dzieją. Nie, no to mnie kupiłeś, bo ja też ostatnio dużo staram się znaleźć takich nowości. Musimy się jakoś prywatnie jeszcze później poza podcastem wymienić, bo ja jestem jak najbardziej za. Super, Mikołaj, wielkie dzięki za polecajki. Janku, a co u ciebie się kręciło ostatnio? Ja troszeczkę w podobnym tonie co Mikołaj szukam spokoju w muzyce, którą się otaczam i też szukam jakiegoś wewnętrznego po prostu mistrza zen. Pomaga mi w tym z kolei Max Richter i jego utwór Rain Light. To jest taki super ciekawy utwór, który został skomponowany do instalacji artystycznej. Instalacji, która się nazywa Rain Room, może słyszeliście kiedyś. To jest taka instalacja, gdzie na 100 metrach kwadratowych pada deszcz i wchodzący mogą przejść suchą stopą, bo system tak jest to zaprogramowane, że tam, gdzie się przechodzi, to tylko tam nie pada. No i właśnie do tej instalacji skomponował muzykę Max Richter i jest to absolutnie coś niesamowicie takiego kosmicznego, uspokajającego. I też właśnie słucham tego podobnie, tak jak Mikołaj, jak muszę zrobić coś w Excelu. To spodobać się Floating Point. No tak, to już zapisałem. Minimalistyczne właśnie. No więc, więc tak, jakoś w tym świecie poszukuję w muzyce jakiegoś feng shui i jakiegoś umiarkowania i wyciszenia. A jeżeli mogę jeszcze coś polecić. Jak najbardziej. To no teraz zbliża się czas oscarowy, więc mam taką tradycję, że przed czasem oscarowym zapoznaję się z muzyką, która jest nominowana. No i teraz na tapecie, że tak to ujmę, jest u mnie Alberto Iglesias i jego muzyka do Parallel Mothers. Bardzo polecam, bardzo ciekawa muzyka. Taki typowy Alberto Iglesias, ale super się tego słucha. Muzyka bardzo taka no wyjątkowa, naprawdę. Myślę, że ma też duże szanse na to, żeby zawalczyć tym razem o Oscara. Chociaż Alberto był wiele razy nominowany. Jak ja się bardzo cieszę, że nie powiedziałeś Hans Zimmer. Ale to może na inne spotkanie, bo ja bym mógł o muzyce do Dune trochę porozmawiać. Ale słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękujemy z Pawłem za wasze polecajki. Na pewno słuchacze, widzowie to docenią. Zawsze na kanale YouTube wrzucamy te polecajki w opisie. Pawle. A co tam u ciebie ostatnio się kręciło? Co ostatnio? W pracy bardzo dużo słucham muzyki przede wszystkim z anime. Nie wiem dlaczego właśnie teraz, skąd to anime się u mnie dopiero teraz wzięło. A może dlatego, że w końcu znalazłem chwilkę czasu na to, żeby parę odcinków niektórych anime w końcu ogarnąć i obejrzeć. I dlatego też odkrywam nową muzykę, nowych artystów dzięki temu i przez zupełny przypadek znalazłem album, przy którym zostałem na dłużej i nawet ci go podesłałem. Jest to album z muzyką do Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. Straszny tytuł. Anime w ogóle nigdy w życiu nie obejrzałem. Przeczytałem tylko synopsys, o czym ono jest. Tak przyznaję, raczej średnio mnie zainteresowało, ale sama muzyka jest po prostu przegenialna. Właśnie, Mariusz, ja ci zadałem nawet pytanie, z czym ten soundtrack ci się kojarzy i dzisiaj nie znam odpowiedzi. Jakbyś mógł mi teraz odpowiedzieć. No i mi chodziło po głowie Gensu Suikoden, ale ty mi napisałeś później na Twitterze Chrono Cross. Tak? Dokładnie. Skojarzyło mi się z Chrono Crossem. Jest w nim akcja, jest klimat rodem z Chrono Crossa, ba nawet z okładka albumu przypomina inne dzieło na podstawie muzyki Yasunori Mitsudy, czyli Piano Collection z Chrono Trigger, więc podobieństw jest po prostu multum. Wystarczy sobie posłuchać nawet motyw przewodni, ale również takie utwory jak Sand Desert, Strength Focus, Survival the Battle. Fantastyczny album, świetny, naprawdę go polecam. Nie wiem,
może anime kiedyś obejrzę. No, na razie, tak jak mówię, raczej mnie opis fabuły średnio zainteresował, bo to jakaś banda dzieciaków kierująca Gundamami wielkimi. No, raczej średniawo, ale sama muzyka autorstwa Masayaru Yokoyamy, fantastyczna rzecz. Jest do przesłuchania w serwisach streamingowych. No a druga rzecz, Mariusz, Yakuza Like a Dragon w końcu w serwisach streamingowych. Wiedziałem, musiało być wcięcie o Yakuzie. Pawle, no byłbyś nie sobą, gdybyś nie, tego nie Nie byłbym zrobił. Sobą, nie byłbym sobą, ale no, taka jest prawda. Plus jeszcze pozdrawiam mojego kumpla, który dosłownie dzisiaj, w dniu kiedy nagrywam ten odcinek, będzie grał w tę grę. Trzymam za niego bardzo kciuki. Odważny chłopak, odważny. Na mnie jeszcze nie pora. No dobrze, no bo Yakuzie Like a Dragon, a szczególnie o muzyce już wielokrotnie tutaj na podcaście nawoływałeś się do tej muzyki, tak więc myślę, że chyba już wszystko zostało tutaj powiedziane, tak więc jakby tutaj zachęcamy. Jeżeli chodzi o mnie, no to Nala Cinepro Space 1.8. Na ten album tak naprawdę natrafiłem całkiem przypadkiem i tutaj muszę przyznać, że ta 22-letnia Belgijka o takich karaibskich korzeniach dosłownie zauroczyła mnie tym syntetycznym brzmieniem syntezatorów modularnych, no ze słodkimi organicznymi barwami harfy. No wsłuchając się jakby w płytę, no usłyszymy, czy nawet ja słyszę takie idealne, wtapiające się w fakturę, miękkie, przyjemne utwory, czasem przetwarzane przez filtry syntezatora, no i okraszone dźwiękami takich sesyjnych muzyków jazzowych, takie wysmakowana naprawdę muzyka. Myślę, że Mikołajowi powinna podejść i tobie też, Janku. No, Nala zabiera nas w taką galaktyczną podróż po autostradzie dźwięków, no, które umilo nam nie jeden zimowy wieczór, choć już wiosna za rogiem. Jeżeli chodzi o drugi tytuł, to już związane z grami wideo, Risk of Rain, Survival on the Void, Christodoulou. A jeżeli należycie do grona odbiorców rocka progresywnego i brzmienia dźwięków z ery Commodore 64, to płyta z muzyką do gry Rise of Rain, Survivors of the Void jest lekarstwem dosłownie na całe zło. Chris powraca po dwóch wyśmienitych albumach, które pokazały, sądzę, że w jak i inny sposób można pokazać prostą w swojej formie taką strzelankę osadzoną w kosmosie. Chris na nowym albumie nie zwalnia tempa, a wręcz podkręca regulatory i gitarowym brzmieniem posyła nas w odległe takie zakątki wszechświata. Tutaj z tego miejsca serdecznie polecam pozycję osobom szukającym mocnych gitarowych riffów. To by było na tyle z naszych polecajek i dzisiaj z naszymi gośćmi, i to nie z byle jakimi gośćmi, spotkaliśmy się, żeby, tak sądzę, ważny temat poruszyć. Będąc kompozytorem, czy trzeba grać w gry, by lepiej zrozumieć do nich muzykę? A zanim oddam głos naszym gościom, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jaki jest ich punkt widzenia na to pytanie, a trzeba byłoby sobie też troszeczkę tak otworzyć wcześniej trochę historię, bo jak dobrze zapewne kojarzycie, a Mikołaja Bujanku i też nasi słuchacze, słuchaczki oraz widzowie, jak powstawały pierwsze gry, to nie było czegoś takiego jak zawód kompozytor muzyki do gier wideo, który komponował tą muzykę specjalnie albo nawet był edukowany w tym procesie. Zazwyczaj to były osoby z łapanki albo osoby, które się same zgłaszały do tego, bo uznał, że a czemu nie, może spróbuję. Wielokrotnie historia pokazywała takich kompozytorów, między innymi chociażby Koji Kondo, który jest znany wszystkim ze względu na swoje popularne utwory do gier Nintendo, między innymi The Legend of Zelda Super Mario, ale jednak trzeba pamiętać, że miał wykształcenie muzyczne, też jako muzyk zaczynał bardzo wcześnie grać na fortepianie. Tutaj też można byłoby również wspomnieć o Nathanie McCree, który był kojarzony ze względu na muzykę na The Tomb Raider i on głównie skończył szkołę, nawet nie skończył szkoły muzycznej, bardziej od strony takiej powiedzmy designerskiej zaczynał swoją karierę, ale uznał, że też spróbuje w tej działce, no i jak wyszło, to sami wiemy. No i też chyba takim
dobitnym przykładem też jest Nobu Uematsu, chyba każdemu fanowi muzyki do gier, aż tutaj w szczególności muzyki do Final Fantasy jest bardzo kojarzony. Samo Uk, który nie skończył żadnej szkoły muzycznej, grał sam, uczył się na gitarze, na fortepianie i jakoś wylądował w małym studiu, wówczas niezależnym, i zaczął pisać muzykę do gier. Jak się historia potoczyła, to wszyscy dobrze wiemy. I ostatnim chyba takim dobitnym przykładem też jest Akira Yamaoka, który tak naprawdę sam się zgłosił, żeby pisać muzykę. Mu zadano pytanie podczas jednej sesji, kiedy rozmawiali o nowej grze. Mowa tutaj oczywiście o Silent Hill. I kto by się chciał zgłosić do pisania muzyki i dźwięków? No i Akira Yamaoka się zgłosił w tej kwestii. Tak naprawdę historia tego, jak niektórzy kompozytorzy zaczynali, jest różnoraka, ale trzeba na pewno pamiętać o jednym. Nie było takiego zawodu jak kompozytor muzyki do gier wideo. Teoretycznie, prawdopodobnie Mikołaj tutaj jeszcze coś dopowie w tej kwestii, nadal chyba na niektórych uczelniach nie ma dalej takiego kierunku, jedynie to jest tylko pod kątem kompozycji, a bądź jeżeli chcemy się kształcić tutaj w edukacji muzycznej, to już albo pod kątem orkiestracji, bądź już tutaj pod szczególnym jakimś instrumentem, ale tu już myślę, że też Janek też mógłby coś na ten temat więcej powiedzieć. Panowie, zanim ja jeszcze coś dodam od siebie, to chciałbym oddać w pierwszej kolejności głos Jankowi. Janek, jak to z twojej perspektywy jako kompozytor, jako orkiestrator również, czy będąc kompozytorem faktycznie trzeba grać gry, by lepiej zrozumieć do nich muzykę? Wiesz co, wydaje mi się, że nie trzeba, żeby zrozumieć muzykę, nie trzeba, ale dobrze jest ograć grę, do której się pisze muzykę. Dobrze jest poznać w ogóle materię i świat, który jest przedstawiony w tej grze. Więc ja bym tutaj rozróżnił może to, czy warto grać po to, żeby właśnie przybliżyć sobie ten przedmiot, nad którym się będzie pracowało, czy warto być gamerem, bo to jest trochę co innego. Więc na pewno warto ograć sobie taką grę i wejść w ten świat i jak najwięcej od deweloperów wyciągnąć informacji i jak funkcjonuje w ogóle, nie wiem, cały ten świat, do którego piszemy muzykę. Ale czy warto być gamerem? Tego nie wiem. W sensie ja jestem gamerem i mam wrażenie, że mi to pomaga, ale z drugiej strony też w tym świecie nie znam zbyt wielu kompozytorów muzyki do gier, którzy nie są gamerami. Wydaje mi się, że po prostu lubimy muzykę pisać do gier, bo po prostu sami też jesteśmy gamerami i to jakoś tam wszystko się ze sobą łączy i nam pomaga. Mhm. Mikołaj, a jak z twojej perspektywy to wygląda w takim razie? Będąc kompozytorem, czy trzeba grać w gry, by lepiej zrozumieć do nich muzykę? Wiesz co, zanim odpowiem, jeszcze chciałbym się później, fajnie jakbym mógł się ustosunkować do tematyki uczelni uczących muzyki do gier. Może będziemy w stanie do tego wrócić. Natomiast teraz się skupię na obecnym pytaniu, do którego odpowiedź nie jest czarno-biała, nie można jednoznacznie wypowiedzieć. Ja powiem mniej więcej, co zaobserwowałem, natomiast jakieś powiązanie tego wszystkiego i wyciągnięcie wniosków pozostawię może słuchaczom. Zaobserwowałem coś takego, że były przypadki, w których znani kompozytorzy hollywoodzcy pisali muzykę do gier wideo. To są już ludzie jakby powyżej 50 roku życia, na pewno, którzy nie sądzę, żeby grali w te gry. Na pewno wcześniej nie robili muzyki do gier. I z całym szacunkiem dla ich warsztatu muzycznego, nie były to zbyt moim zdaniem udane próby. Więc to jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że dobrze mieć więc na koncie jakieś tam ileś tych godzin spędzonych na grze, żeby czuć, jak powinien
czuć się grać, gdy gra w daną grę, gdy, jak to jest przechodzić FPS-a, jak to jest przechodzić RPG-a. Jakby to jest specyficzny sposób narracji muzycznej i nie jest on taki sam jak w filmie na pewno i trzeba to jakoś czuć. W związku z tym dobrze mieć na koncie jakby ileś tym, tudzież kilkadziesiąt przynajmniej godzin przegranych w gry. Natomiast no, w pewnym momencie można odpuścić. No, jak już się zrobiło trochę tej muzyki do gier, to ja nie mam czasu grać w gry, niestety. I mam nadzieję, że jakość mojej muzyki do gier nie spada z tego powodu. Natomiast no, z drugiej strony, będąc artystą i będąc rzemieślnikiem w tym fachu, to no, człowiek powinien się rozwijać, więc też pewnie trzymać rękę na pulsie tego, co się dzieje na świecie, w muzyce, w grach, co nowego jest wymyślane, jakie nowe trendy są, jak jest rozwiązywana kwestia interaktywności muzycznej, muzyki w grach. Więc tak. To ja też oczywiście też tutaj ze swojej strony dopowiem za chwilę. Pawle, a jak to na przykład ty to widzisz, jaki jest twój punkt widzenia? Ja nigdy nie byłem, nie jestem i chyba już nigdy nie będę profesjonalnym kompozytorem, ale fakt faktem, że od czasu do czasu bawię się właśnie w tworzeniu muzyki. I ja to mogę powiedzieć ze swojej perspektywy tak, że to trochę przypomina naukę rysunku, że na początku jak jesteś nie wiem, dzieciakiem, nastolatkiem, to pierwsze co robisz, to głównie kalkujesz czyjeś dzieła. Tam rysujesz jakieś postacie, które znasz, które kojarzysz, które uwielbiasz i rysujesz je, wiesz, na zasadzie kalki po prostu, czyli tworzysz dosłownie te same kopie tego, co już widziałeś, co już znasz, a dopiero z czasem starasz się stawiać te kroczki trochę dalej, uczysz się tego, jak te rysunki mają trochę inaczej wyglądać, uczysz się kompozycji, uczysz się tego, tamtego i tak dalej i po prostu się w pewien sposób się rozwijasz, tak? Czytałeś wcześniej komiksy, masz jakąś tam teorię, ale z czasem po prostu stawiasz coraz dalsze, bardziej samodzielne kroki. Dlatego myślę, że z tą muzyką jest trochę podobniej. Patrzę tutaj na swój przykład. Ja siedziałem na Famitrackerze na przykład i kalkowałem ze słuchu własnego melodię, na przykład z Metroida, albo z Mario, albo ze Street Fightera i tak dalej, tak? Bo to są melodie, które znam, które kojarzę i mogę nawet ze słuchu je w jakiś sposób skopiować na Famitrackera czy w jakimkolwiek innym programie. I dopiero po jakimś czasie, po x latach nawet, postanowiłem sobie stworzyć coś własnego. Zacząłem się powolutku edukować, bawić się tymi narzędziami, sprawdzać, co mi wychodzi, co mi nie wychodzi, nad czym mógłbym ewentualnie popracować. I to rzeczywiście pomaga. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to granie rzeczywiście bardzo pomaga, myślę, że tak. To w pewien sposób czerpiesz jakąś inspirację, wiesz, jakie są trendy w grach, w muzyce i może ci to w pewien sposób pomóc w twojej pracy, tak? Ale to tak samo dotyczy innych zawodów, na przykład level designera. Ty możesz pograć sobie w najnowszy Assassin's Creed czy w Hitmana, żeby zobaczyć, jak te plansze są u nich poukładane i ewentualnie, no nie wiem, pomyśleć, o, ja bym to zrobił w taki sposób, a ja bym to zrobił inaczej, ja bym to poprawił i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to w pewien sposób rzeczywiście pomaga. Natomiast no, to też zależy od tego, ile ty masz też czasu na to. Mikołaj wspomniał właśnie między innymi o kompozytorach i tutaj kompozytorach z Hollywood, którzy mieli okazję skomponować muzykę do gier i to jakby z różnym wynikiem to wyglądało i ja tak pamiętam na pewno jeden z takich pierwszych, który w sumie było dwóch, jeżeli dobrze pamiętam, dwóch takich pierwszych kompozytorów, z czego on był pierwszy, który no, wprowadził, znaczy teoretycznie się mówi, że kompozytorzy filmowi jeszcze nawet za czasów pierwszych PC-tów jeszcze pisali muzykę, tylko że oni się jakby nie podpisywali nawet pod tymi nazwiskami. Ale na przykład jeden z takich chyba najbardziej rozpoznawalnych nazwisk, który zaczął
prawdę powiedziawszy, od gier wideo, no to bardzo dobrze nam wszystkim znany tutaj Michael Giacchino, no, który no, zaczął od gier wideo dzięki serii Medal of Honor i wiemy później, co się jakby, w jaką stronę później poszedł w filmy. No i też jest sam geekiem, jest nerdem, grał w gry Secret Weapon of Normandy, jeszcze skomponował, pamiętam, muzykę, no i gdzieś się ucięła ta jego historia. Tylko że trzeba też pamiętać o tym, że wówczas Medal of Honor miał kompletnie inną, miał po prostu taką dosyć nietypową narrację do takich gier, jakie znamy z Nintendo albo z jakichś gier platformowych. Jak wiemy, też gry są bardzo interaktywne i też jakby ta muzyka miała w nas budować takie, powiedzmy, napięcie udziału dosłownie w filmie, tak, osadzonym w czasach II wojny światowej, tak więc na pewno ta muzyka spełniała swoją rolę. Kolejnym przykładem jest na przykład Harry Gregson Williams, do którego Kojima nie w pierwszej kolejności uderzył, bo chciał, żeby na początku Hans Zimmer skomponował muzykę do Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, ale finalnie to Gregson wylądował prawdopodobnie dzięki muzyce do Twierdzy. I nie mając żadnych doświadczeń z grami wideo, czy w sumie elektroniczną rozrywką, i nie mając żadnych dokładnie koncept artów, jakby gra miała wyglądać, tylko to, co Kojima jakby mu wytłumaczył, jaka będzie historia tej gry, no, napisał muzykę do tych wszystkich przerywników filmowych i wiemy, jakby to się udało. Później mieliśmy na przykład, sądzę, takie kolejne duże nazwisko, które pokazało, że niektórzy kompozytorzy filmowi sądzę, że potrafią jednak pisać muzykę do gier, no to jest Gustavo Santaolalla, tak, muzyka do serii The Last of Us. Z takich troszeczkę moim zdaniem pomyłek, jeżeli chodzi o muzykę do gier, no to jest Ramin Djawadi, który skomponował muzykę do Gears of War 4 i 5. W piątce już mu się to lekko udało, w czwórce to niestety jest tragedia, o czym Mikołaj mówił, że niestety kompozytorzy nie czują tego. Później jeszcze bym wspomniał na pewno o Leni Rain i o muzyce do Celeste, która jest graczką, ale też jest z wykształcenia muzykiem. No i na przykład Jessica Curry, która kompletnie nie miała za bardzo wcześniej też do czynienia z grami wideo, a skomponowała przepiękną muzykę do The Esther czy Everybody Go to Rapture. No i na pewno trzeba na samym końcu, chciałem tą klamrę taką zamknąć, Olivierem Derivier, który ostatnio skomponował muzykę do Dying Light 2. I on właśnie, panowie, wychodzi z takiego założenia, że on zawsze od samego początku chce być w procesie tworzenia gry. Dlaczego? Bo sam jest też graczem i uważa, że dzięki temu, że wie od samego początku, jak gra powstaje, łatwiej jest mu później zrozumieć ten proces myślowy, za którym stoi powstawanie całej gry. I moje pytanie właśnie jest też związane z tym tematem naszym, czy właśnie to nam ułatwia, czy Mikołaj i Janku ze swojego doświadczenia, kiedy zaczynacie pisać muzykę do gry, czy faktycznie wolicie wejść w ten projekt tak naprawdę od samego początku, czy nie ma tak naprawdę dla was to żadnego znaczenia? Janku? Wiesz co, ja lubię wchodzić już na samym początku do gry, również ze względu na to, że wydaje mi się, że to, co dostaję od dewelopera, na przykład jakieś wizuale, opisy scenariuszowe, opisy wydarzeń, mimo że nie mogę, i to pewnie też nie ma większego sensu, żebym na tym etapie siadał i pisał muzykę, to gdzieś z tyłu u mnie w głowie kiełkuje. To gdzieś się układa i ten świat mi się układa i zaczynam to już procesować. Kiedy się pojawia pierwsza możliwość jakiegoś gameplaya,
i mogę przejść jakąś, nie wiem, mapę na przykład, poznaję tempo rozgrywki, co jest dla mnie bardzo ważne, żeby nie napisać za szybkiego tempa, albo żeby nie wybrać czegoś zbyt powolnego, co by nie pasowało do tempa rozgrywki. I w momencie, w którym mam już trochę większą wiedzę na ten temat, mimo że to jeszcze wszystko nie jest wykończone, że jeszcze to nie jest w ogóle jakiś bardzo grywalny prototyp, to ja już mogę siadać do muzyki, bo to wszystko, co od strony takiej intelektualnej gdzieś tam z tyłu głowy u mnie wykiełkowało, plus doświadczenie, które miałem ogrywając albo przyglądając się, jak mi deweloperzy wysyłają na przykład wideo z gameplaya, to wszystko pomaga mi w tym, żeby później mieć tą inspirację, czyli mieć właściwie intuicję, nie tyle inspirację, co mieć taką intuicję i poddać się tej intuicji, że to, co z tyłu się gdzieś u mnie w głowie wypracowało i uleżało, będzie mi słusznie podpowiadało, jaki kierunek obrać. Więc im wcześniej, tym lepiej. Ale to jest też kwestia tego, że ja tak pracuję. Ja po prostu lubię być w tym procesie już wcześniej i poznawać ten świat w ramach tego, jak gra powstaje. Domyślam się, że są kompozytorzy, którzy mają inne do tego podejście, ale dla mnie jest to bardzo pomocne. A zdarzyło ci się kiedyś, że nie wiem, może nie na samym początku, bo teoretycznie może nasi widzowie i słuchacze bądź słuchaczki wiedzą, jak wygląda cały ten proces. Zazwyczaj jest tak, że albo agent, albo samowolnie udaje ci się, nie wiem, tam powiedzmy przejść ten proces różnych dem, do których przygotowujesz wstępną jakąś tam powiedzmy muzykę i jakby dostajesz te zlecenie, ale najczęściej się zdarza tak, że po jakimś czasie dopiero, kiedy projekt został już ogłoszony, już tak jak właśnie wspominałeś, są już pewne koncept arty, nawet jest gotowy build danej gry i gra, gdzieś tam powiedzmy element jakiejś rozgrywki już powstał bez dźwięków, bez muzyki, i powiedzmy, że już jest w jednej trzeciej gra powstała. Czy zdarzyło ci się faktycznie tak już praktycznie na bardzo dosyć późno wejść w taki projekt i jak to wtedy u ciebie wyglądało? Czy już wiemy, jak wygląda to, że wolisz jednego od samego początku, ale wiesz na przykład... Zdarzyło mi się parę razy wejść w projekt już w trakcie. Bardzo często jest to związane z tym, że po prostu no są różne zawirowania od strony dewelopera i czasami albo nie mają czasu na to, żeby wcześniej tego ogarnąć, albo sami nie mogą dojść do porozumienia ze sobą, jaką ścieżkę muzyczną obrać. Albo czasami jest tak, że po prostu jestem zapraszany do jakiejś kolaboracji, gdzie po prostu trzeba zrobić dużo muzyki w bardzo krótkim czasie i faktycznie przychodzę już jakby w momencie, w którym jest już jakiś team i trzeba działać. Ale w Cyberpunku chyba tak było, jak dobrze pamiętam, bo miałeś okazję napisać tam chyba piosenki. Nic nie mogę powiedzieć, niczemu nie mogę zaprzeczyć. Okej. Było też tak na przykład w grze, która niestety zniknęła z rynku, to było Devil's Hunt i tam razem z Marcinem Przybyłowiczem tworzyliśmy muzykę i tam właśnie był bardzo krótki deadline, dużo muzyki do napisania, ale to fajnie się o tyle pisało, że ja wszedłem już w świat, który był określony, ja nie miałem wpływu na to. Ale łatwiej ci było na przykład wtedy, czy jednak wolisz, nie, trzymasz się takiej zasady? To nie jest tak, że ja się mogę trzymać jakiejś zasady. W sensie zasady bardzo często dyktuje sytuacja, która jest przy danym projekcie. No, wolę oczywiście od samego początku. Teraz mam przyjemność właśnie pisać muzykę do projektu, w którym jestem od samego początku. A nawet gdzieś tam byłem... No jakby współtworzyłem podwaliny pod ten projekt. Też więcej nie mogę powiedzieć, ale to jest super fajne, kiedy można tworzyć muzykę do gry, którą się tak dobrze zna od samego początku. Natomiast jak wchodzę później, to
bardziej muszę się ja dostosować do reszty, mniej mogę zaproponować od siebie materiału, który może w jakiś sposób wpłynąć na inspirację dla twórców gier. Także tak to wygląda. A na samym początku myślę, że muzyka wcześniej się pojawiająca może być też inspirująca dla twórców gry. Mhm. To miejmy nadzieję, że niebawem na łamach serwisu games.pl będziemy mogli napisać o tym, co tam komponujesz, albo coś się piecze w piekarniku. Dobrze, Mikołaju, to jak to na przykład, czy wolisz wejść od samego początku i jednak współpracować z tymi deweloperami, zarzucać ich swoimi pomysłami, nawet ich przekonywać do tego, że tak, ta muzyka będzie pasowała, czy jednak to nie ma różnicy i czy tam będziesz w połowie, w jednej trzeciej procesu produkcyjnego gry, możesz śmiało wejść i napisać piękną symfonię. Jak to u ciebie wygląda? Ja nie mam takiego doświadczenia, bo jestem freelancerem i do mnie zwykle przychodzą klienci mniej więcej po 3 latach, jak już ta gra jest robiona. A więc trafia do mnie taki na coś na wpół upieczonego. Natomiast wiem, że są to niewątpliwe plusy bycia na przykład in-house composer w różnych studiach, gdzie no, masz tą możliwość pracy nad grą od samego początku, od pierwszych pomysłów na grę. I to jest w sumie dobre, bo gra powstaje równolegle do muzyki, jest wewnętrzna komunikacja, która w świecie produkcji gier jest absolutnie najważniejszą rzeczą, szczególnie w muzyce, która może na przykład kolidować z efektami dźwiękowymi, może być coś z dialogiem. Jest kwestia współpracy z muzyką jakby idącą z gry, czyli nie wiem, jak jest jakiś magnetofon albo radio, to ważne, żeby to się nie gryzło z muzyką, którą my piszemy, muzyka licencjonowana. Więc na pewno są tego plusy. Mi to dane nie było nigdy. Ja wchodzę mniej więcej średnio po 3 latach, odkąd gra jest robiona. I tak to wygląda z mojej strony, w moim doświadczeniu. Mm-hmm. To żeby jakby, nie wiem, Pawle, czy ty byś chciał jeszcze naszym gościom w związku z tym głównym tematem, nie wiem, go rozwinąć, może jakieś pomysły masz, z którymi się chciałbyś tutaj... Właśnie najgorsze jest to, że miałem pytania, ale już jednak na nie już odpowiedział. Bardzo przepraszam. Proszę bardzo. Nie, to jest po prostu Janek Górzu Mocy Jedi. Ja mam taką ciekawostkę, no, bo żebyśmy nie zostawili tego tematu tak jak taką środkę Marysie, bo jakby to podsumujmy sobie to na chwilę. Z jednej strony jest okej, nie ma takiej jakby potrzeby mieć tego kontaktu z grami wideo, bo kompozytor, który z wykształcenia powiedzmy jest muzykiem albo skończył pod jakimś kierunkiem i to teraz Mikołaj bym chciał, żebyśmy nawiązali do tego, co powiedziałeś, że chciałbyś trochę o tej edukacji za chwilę porozmawiać. Czy z jednej strony owszem, mu to pomaga, ale trzeba też pamiętać, że na przykład Gustavo Santaolalla żadnej nie skończył szkoły muzycznej, on jest utalentowany, jest muzykiem i jest kilku naprawdę takich utalentowanych kompozytorów, którym to jakby nazwijmy to ograniczenia pozwoliły skomponować naprawdę duże dzieła, choć jak dobrze wiemy, jednak ta edukacja muzyczna w niektórych momentach bardzo się przydaje, bo to wszystko wiemy, że jest uzależnione od danego projektu. Czyli można tak naprawdę podsumowując to, teoretycznie nie jest nam to potrzebne, żeby grać w gry, żeby wtedy kompozytor komponował muzykę. Niemniej jednak można spróbować, ponieważ to daje nam taki troszeczkę większe spektrum i poszerzamy swoją taką powiedzmy też o aktualną wiedzę, jak gracze reagują na przykład na daną muzykę, a też oczywiście nie od dzisiaj wiadomo, niestety przy niektórych produkcjach ta muzyka jest włączana, tak? I nie mam tutaj na myśli może jakiś taki gier, gdzie narracja gra bardzo ważną taką rolę, tylko wiadomo, jakieś powiedzmy
shootery, gdzie no czasami jest ta muzyka bardzo dynamiczna i bardzo wpływa, powiedzmy, wprowadza nas w taki, powiedzmy, w stan. Tak więc odpowiadając, chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, niekoniecznie jest ta potrzeba, ale na pewno bardzo ułatwia to życie takiej osobie, która jest od samego początku w procesie produkcyjnej gry i jeszcze przy okazji sama gra w gry. Mikołaj, ja bym chciał właśnie, żebyśmy jakby nie zostawili tego tematu, bo chciałeś coś chyba powiedzieć o edukacji muzycznej. Nie wiem, mógłbyś rozwinąć myśl? Tak, to są moje osobiste znowu obserwacje i przemyślenia. Tak jak chyba żeś powiedział, Mariusz, kiedyś jakby ci wszyscy kompozytorzy, tak filmowi, jak i jakby słynni kompozytorzy filmowi, jak i kompozytorzy do gier, oni nie mieli edukacji kompozycji do filmu czy do gier. Natomiast no, jest... Ci, o których myślę, są w tym fenomenalni, tak, i to o czym świadczy. No więc ja miałem przyjemność kończyć Berklee College of Music w Bostonie w 2004 roku. Kończyłem tam muzykę jazzową, wykonawstwo na pianinie i kompozycję filmową kończyłem. Natomiast w 2016 zostałem sprowadzony tam jako gość, wykładowca, żeby właśnie wykładać na w miarę nowo powstałym w wydziale kompozycji muzyki do gier wideo. I no, wydział bardzo imponujący i tak dalej. Natomiast no, Berklee jest przede wszystkim fabryką pieniędzy. I ja to tak postrzegam, że te nowo powstające bardzo gęsto wydziały kompozycji muzyki do gier są takimi kurami znoszącymi złote jaja dla danych uczelni, bo jest teraz bardzo duże parcie młodych rozumiem, ludzi, co chodzi. Mhm. Młodych ludzi na to, żeby zostać kompozytorami. Jakby wszyscy się jarają grami wideo i wielu z nich jakby zajmuje się muzyką, więc dlaczego nie robić tych dwóch rzeczy naraz, tak? Jak to robić? No, tata mnie pośle do uczelni, która no, właśnie ma ten program. Ja też mam szczęście uczyć w Sofii, w Bułgarii. Raz na rok prowadzę intensywny kurs muzyki do gier wideo i na pewno pomagam uczniom, którzy tam są, jakby wprowadzam ich w te arkana, natomiast no, potwierdza te doświadczenie, potwierdza moje obserwacje, że najlepiej radzą się sobie ci, którzy inwestują w naukę muzyki jako sztuki, po prostu rzemiosła. A później jakby w połączeniu z tym doświadczeniem gry, jakby przy odrobinie sprytu i inteligencji będą w stanie przełożyć to słownictwo tej abstrakcji muzycznej na ten język bardziej użytkowy w świecie gier wideo. Więc tak. Mhm. Dobrze, to ja bym chciał, żebyśmy przeszli jakby do kolejnego naszego punktu dzisiaj, którym chciałbym z wami porozmawiać, poruszyć. Co trzeba zrobić, by gracz zwrócił taką uwagę na muzykę, Janku? O, tak? Jak chcesz, Mikołaj, to jasne. Tak, rozpędem powiem. Jasne. Właśnie to, jeżeli zrobić dobrą muzykę. To jest trywialna odpowiedź, ale postaram się rozwinąć coś bardziej może znaczącego. Trzeba zrobić po prostu muzykę nasyconą treścią, z jakąś ciekawą melodią, harmonią, kontrapunktem, z ciekawą instrumentacją, fakturami muzycznymi. To wszystko musi tam być. To jest tak, z muzyką jest tak jak z rozmową z człowiekiem. Jeżeli ktoś mówi cały czas, ględzi i nie mówi nic ciekawego, to człowiek siłą rzeczy po prostu wyłączy się i zacznie myśleć o swoich sprawach, nie wiem, sprawdzać Facebooka, maila czy coś. Natomiast jeżeli jest jakaś treść w tym co człowiek mówi, to słuchacz będzie jakby miał przypięte ucho do tego. I tak jest na pewno w przypadku muzyki do gier. Natomiast zanim zaczniemy rozwijać tę muzykę jako sztukę, no to trzeba poczuć, że tak powiem, grę. Na czym ona polega, co ona nam chce powiedzieć,
i trzeba tę dobrą muzykę tworzyć z punktu widzenia przede wszystkim służby grze i gameplayowi i na tym budować wartościową sztukę. Mhm. Wielkie dzięki. Janku, jak to z twojej oceny wygląda? Co trzeba zrobić, by gracz zwrócił uwagę na muzykę? Może masz jedną rzecz dodać, bo absolutnie zgadzam się z Mikołajem. Jest jeszcze drugi sposób, żeby gracz zapamiętał muzykę. Zrobić fatalną muzykę. To nie służy grze, ale rzeczywiście jest to zapamiętywalne i gracz wtedy zwróci na nią uwagę. A znamy takie przykłady. Znamy takie przykłady. Tak, mój ulubiony przykład to jest muzyka do Cywilizacji VI, gdzie kiedy rozgrywamy rozgrywkę polską, to chcieli nam twórcy tej gry zrobić ogromną przyjemność i wpleść polski motyw. Polonez i nieustająco leci w tle. Nie, Ogińskiego? Bóg się rodzi, kolęda, podziwiam pomysłowość, przerobiona i teraz spróbujmy grać w tą grę nieustająco. Ale to obecny rząd? Obecny rząd to patriotyczny? To jest trzeba przed. Więc ja zapamiętałem tą muzykę jako przykład tego, jak bardzo można przy dużej produkcji po prostu spartolić robotę i spowodować, że z gry, w którą się gra chętnie. Dokładnie, dokładnie tak. No jest to zapamiętywalne, oczywiście nie w taki sposób, o jaki by nam chodziło, bo tutaj się właśnie zgadzam absolutnie z Mikołajem. Po prostu trzeba zrobić super muzykę, która jest ciekawa sama w sobie, ale też która w wyraźny sposób służy wszystkim tym celom, które sobie wyznaczyła ta gra i po prostu wzmacnia doświadczenie gameplayu. A tam, gdzie trzeba, to się wycofuje i jest tylko tłem, jakby. Mm-hmm. No to też wiemy chyba wszyscy, że to też zależy od samej gry, czyli od samego jakby gatunku, tak? Bo są gry, które wymagają wręcz tej muzyki, bo ona zastępuje troszeczkę, bo jak jest na przykład gra, gdzie są tylko same dialogi, no to muzyka jest trochę takim narratorem trochę i buduje wszystkie emocje, napięcia. Natomiast wydaje mi się, że czasami jest tak, że kiedy są aktorzy, którzy nagrywają głosy, to momentami zdarza się tak, że muzyka momentami jest spychana na dalszy plan. I tu nie chodzi o to, że to jest jakaś bardzo częsta praktyka, wręcz przeciwnie, rzadko się tak zdarzyło, żeby muzyka była spychana na jakiś dalszy plan, ale też dobrze wiemy o tym, że to wszystko zależy z jakiego to jest studia, jaki za tym budżet stał i myślę, że to byłby tak naprawdę chyba, trzeba byłoby oddzielny podcast na to poświęcić. Pawle, czy byś chciał coś dodać tutaj w tej kwestii? Ja mogę powiedzieć, że usłyszałem dwie najlepsze odpowiedzi na to pytanie, które zawsze chciałem zadać pytanie, czyli jak rzeczywiście zwrócić uwagę gracza, albo stworzyć dobrą muzykę, albo stworzyć złą. Ale to jest, to akurat co powiedzieli, to jest prawda. Rzeczywiście, że może powstać na przykład fatalny tytuł, fatalna gra, ale ma naprawdę świetną, albo przynajmniej dobrą muzykę. I taki tytuł, który mi przychodzi do głowy, to jest na przykład Uprising 44, tak? Tytuł Remember Me, Oliviera Derivie na przykład. No na przykład, ale jeszcze tak wrócę właśnie do Uprising 44, który był totalnym gniotem, strasznym gniotem, ale był bardzo, bardzo mocno promowany. Ale muzyka do tej gry była nawet dobra. Ja nie mówię, że to jest jakieś arcydzieło nie wiadomo jakiej klasy, ale naprawdę było to naprawdę coś fajnego. Tak, to Remember Me, tak, też mógłbym wspomnieć. Ale fakt, ja jako gracz jestem w stanie rozpoznać, kiedy mam do czynienia ze złą muzyką. I to mówię od kilkunastu lat, odkąd jestem na GameMusic.pl, że zła muzyka jest dla mnie wtedy, kiedy jej po prostu nie zauważam. Czyli no, patrz przykład właśnie Call of Duty, a nie wiem, Battlefieldy czy inne gry akcji, gdzie świecą mi światełka przed oczami, a ja po prostu tej muzyki ani nie słyszę, ani nie zwracam na niej uwagi, po prostu mam ją gdzieś. A dla mnie dobra muzyka to jest właśnie taka, która towarzyszy fabule, towarzyszy tej całej narracji, towarzyszy temu, co ja widzę, co przeżywam. A jeden z takich właśnie tytułów, który
który idealnie pasuje do tego, co ty, Mariusz, powiedziałeś. To jest właśnie muzyka do Life is Strange chociażby, gdzie muzyka jest autentycznie narratorem sytuacji w grze. To jest naprawdę, to jest dobra muzyka. Dobrze, to ja mam taki test, takie zadanie może dla Mikołaja i Janka. Ja bym chciał, żebyście sobie na chwilę wyobrazili taką sytuację, że dostajecie zlecenie od studia, żeby napisać, może nie całą, teraz mówimy o całej ścieżce dźwiękowej, tylko na przykład utwór 2-3-minutowy do pewnej sytuacji. Sytuacja polega na tym, że główny bohater jest zamknięty w pokoju. Budzi się w tym pokoju, nie wie dlaczego się w nim znalazł. Widzi stół, a naprzeciwko jakby tego końca tego stołu stoi tajemnicza postać, rzeczywiście zakryta. Nie wiemy, kto to jest. Prawdopodobnie zostaliśmy przez tą osobę porwani. Na stole z kolei widzimy karty. Karty i elementy jakby powiedzmy gry planszowej. I teraz ja bym chciał, panowie, żebyście naprawdę jakbyście mogli się na chwilę zastanowić i powiedzcie mi, jaką wówczas byście taką muzykę i z czym wam by się ta sceneria kojarzyła? Czy mamy nam, czy to jest, będzie horror, czy to będzie gra przygodowa, czy gra platformowa? Jaką muzykę byście tutaj skomponowali? Janku, jesteś w stanie tak od razu powiedzieć? Jestem w stanie powiedzieć, że to jeżeli mam tylko te dane, o których ty powiedziałeś, to prawdopodobnie to nie deweloper by wybierał gatunek, tylko ja bym wybierał gatunek, bo jakbym zrobił muzykę mm-hmm. jak do Piły, no to zdecydowanie byłby to horror. Ale jakbym zrobił muzykę zupełnie jakby w innym charakterze, no to nabrałoby to innego charakteru. Znaczy, podałeś przykład sceny, która jest na tyle otwarta i jakby jeszcze ma duży potencjał, żeby tam poszukać czegoś, że trudno powiedzieć. Tak naprawdę wydaje mi się, że w tym, co powiedziałeś, to nawet sama cisza byłaby interesująca, bo jeszcze nic nie wiemy i pewnie bardzo by oddawała osamotnienie bohatera albo pustkę tego pokoju. Także wydaje mi się, że trochę za mało danych, żeby tak wymyślić. Oczywiście. Mikołaju? Wiesz co, ja bym do takiej sceny, ja nie mogę sobie jednej tak pojedynczej sceny pisać muzyki, bo ja zanim wybiorę muzykę do naszego projektu, to, no to tak dosyć porządnie poznam tę grę, tak? I będę wiedział, co jest po tym. Więc to jest taka bardzo sztuczna sytuacja. Nie wiem, czy to będzie horror, czy to będzie przygodowa, czy co, także budowałbym ten początkowy nastrój w zależności i z nawiązaniem do tego, co będzie w rozwinięciu tej gry, co będzie później. Dobrałbym słownictwo muzyczne w zależności od tego, czym będzie ta gra dalej. Natomiast jeśli miałbym tak na sucho się wypowiedzieć, tak, jeżeli faktycznie tylko to ma być, no to jakżeś do momentu, gdy nie wspomniałeś o kartach, to opis tej sceny bardzo przypomniał to, jak zaczyna się jeden z projektów, do których zrobiłem muzykę, gra Metamorphosis. I tam jest pierwszy utwór, taki napisany, taki, w którym jest zagadka i początek jednocześnie. Tak, tak, cudowna muzyka. Na współ z Gary Szymanem. Jeszcze raz gratulacje, Mikołaj. Dziękuję. Dobrze, panowie, to ja może uchylę tę rąbkę tajemnicy. Ja mógłbym jeszcze ewentualnie tak? jedno dopowiedzieć, jak powiedziałeś, że budzisz się w pokoju, w pustym pokoju i masz tylko stół i niczego innego nie widzisz, to moje pierwsze skojarzenie to było Silent Hill The Room chociażby, ale jakby nie wiem, ode mnie coś zależało, no tutaj chłopaki powiedzieli, że mają zdecydowanie za mało danych, ale gdyby ode mnie zależało, to dałbym jakiś naprawdę bardzo, ale to bardzo delikatny ambient. Mm-hmm. To ja może zdradzę. Tak naprawdę wzorowałem się na opisie pewnej gry, która była wydana w minionym roku, Inscription. Nie wiem, czy może panowie słyszeliście o tej grze. Muzykę skomponował Jonathan Senizel. I faktycznie jest tak, że to jest taki powiedzmy trochę horror z elementami
A point click trochę przygodowymi, bo polega wszystko na tym, że główny bohater ląduje w tym pokoju i nie może z niego wyjść. Wokół niego jest też otoczony różnymi mini zagadkami i cały czas naprzeciwko siebie gra nie wiadomo z kim, prawdopodobnie można się domyślać, kto to jest, ale gra na karty o swoje życie. No i ta muzyka, powiem wam tak, ścieżka dźwiękowa, szczerze mówiąc, jakoś niestety bez obrazu teraz tutaj mówię, bez obrazu przesłałem tą ścieżkę dźwiękową i powiem wam szczerze, że no nijak nie pasuje mi do tej gry, bo ona jest bardzo, bym powiedział, za dużo tam jest dźwięków otoczenia, słychać dźwięki szczurów. Ciężko bym to nazwał muzyką, bardziej bym to nazwał po prostu takim, powiedzmy, festiwalem różnych dźwięków wyciągniętych z szafy. Ale dobrze, myślę, że ten chyba eksperyment się udał. I na sam koniec takie pytanie, Janku i Mikołaju, mam i Pawle do was. Czy gry mogą się obejść bez muzyki? Mikołaju? Wiesz, pierwszy przykład, jaki mi przychodzi, to jest gra Call of Duty na multiplayerze. Jak naprawdę nie ma tam muzyki i nie sądzę, żeby ktokolwiek za nią tęsknił. Więc pewnie tak, no na takim, tylko że to jest taki wycinek też gry, tak, bo po prostu jesteśmy wsadzeni w planszę, żadnej tam historii nie usłyszymy płynącej z tego wycinka w jakiejś planszy. Chodzi o to, żeby pozabijać innych graczy, tak, głównie, więc tam ta muzyka nie bardzo co ma robić, bo nie ma co grzać gracza do strzelaniny, bo i tak jest nagrzany. To jest bardzo, bardzo emocjonujące samo w sobie. Więc tam nie ma. Są przykłady gier, do których muzyka jest kiepska i w tym momencie lepiej, żeby była bez ta gra bez muzyki. Głównie jakieś tam mobile, prawda? Ale ogólnie jeżeli jest coś dłuższego, jakieś szersze machnięcie pędzlem, to jakaś historia, no to ta muzyka pomaga imersji, pomaga estetycznym wrażeniom i jest to coś więcej na pewno dzięki temu. Mm. Ale to nie masz takiego wrażenia też, bo tutaj jest wielokrotnie wspomniany przez nas ten tytuł Call of Duty i mam takie wrażenie, że chyba o wszystkich teraz moglibyśmy szczelankach porozmawiać. A oprócz Duma, ostatnich dwóch odsłon, myślę, że ta muzyka bardzo ważną rolę tam spełnia, więc ja sobie nie wyobrażam, jakbym nie miał grać w te gry bez muzyki. No ale... To żeby nie być tutaj trochę krzywdzący, że jakby to jest wina trochę muzyki, że ona jest taka, a nie inna, ale czy to nie jest też trochę wina graczy, że, wiemy już na pewno, że od jakiegoś czasu muzyka trochę się stała naszym tłem życia dla niektórych osób, że tracimy tą taką, powiedzmy, chęć słuchania z braku czasu, i dlatego ona leci gdzieś tam, powiedzmy, w tle i nie poświęcamy jej uwagi na tyle, ile ona zasługuje. I czy to nie uważasz, że też jest tak, że te młode pokolenie graczy zostało u nich takie jakby, zostało wypłukanie trochę z takich, powiedzmy, emocji, że muzyka, no dobra, no nie jest mi potrzebna, wolę sobie ewentualnie coś innego puścić albo dać tam mute, wyciszyć, bo wystarczą mi tylko te dźwięki tego karabina. Takie robociki podłączone do YouTube'a czekające na zastrzyk dopaminy. Tak. Może. Ja nie mam kontaktu z tymi ludźmi takiego, wiesz, jakby to nie jest tego typu ludzie, jakby nie inspirują mnie za bardzo i ja kocham muzykę i szukam ekosystemów, w których ta muzyka istnieje. Gdzieś w tym, co opisujesz, jest jakaś choroba cywilizacyjna, jakaś, coś jest nie tak, jakiś brak balansu jest, więc ja odmawiam jakby podporządkowania się temu i temu, żeby to dyktowało obecną rzeczywistość. No, jak to będzie w ich świecie, to kiedyś to
to będzie. No, ja się z tego wyłączam. Dlatego musimy stać na straży, ale bo powiedziałeś, że jakby nie masz kontaktu z takimi graczami, ale nie zdarzyło ci się, że na któryś ze swoich powiedzmy spotkań ze studentami na uczelniach, nie zdarzyło ci się, że kiedyś poruszyłeś może ten temat, albo twoi studenci zadali takie podobne pytanie? Czy może być gra bez muzyki? No, na przykład. Wiesz co, i takim stałym elementem moich wykładów jest pokazanie zawsze gameplayu na QuickTime bez muzyki. I to jest... w tym roku będę pracował na Czernobylajcie, do którego zrobiłem muzę niedawno, znaczy dawno, ale niedawno wyszła, powiedzmy. I to jest po prostu suche. To jest horror i bez tej muzyki to nie jest horror. Więc. No tam trzeba było na pewno w jakiś sposób połączyć te dwa światy, tak? Że dźwięki otoczenia i też muzyka, żeby ta muzyka była taka wyłaniająca się, a żeby nie przeszkadzała za bardzo całej immersji. Tak, tworząca klimat. Zgadza się. Tak, tam z dala od melodii stałem. I jakby z tą muzyką jakby w tle bardziej działałem. Okej, okay. Dziękuję Mikołaj za odpowiedź. Janku, no to powiedz mi, faktycznie te gry mogą się obejść bez muzyki? Wiesz co, wydaje mi się, że są gry, które rzeczywiście mogą się obejść bez muzyki i tutaj było wspomniane strzelanki, chociaż są też takie strzelanki, w których muzyka jest częścią świata przedstawionego i na przykład w Battlefroncie nie wyobrażam sobie, żeby nie grała muzyka Johna Williamsa z Star Warsów, bo jest to po prostu element tego doświadczenia. Więc wydaje mi się, że jeżeli koncepcja gry zakłada, że muzyka nie gra tam istotnej roli, to wtedy rzeczywiście taka gra może się obejść bez muzyki, albo nawet wręcz powinna się obejść bez muzyki. Więc myślę, że tutaj dużo zależy po prostu od tego, czego poszukuje deweloper i co jest potrzebne w grze. Chyba nie ma takiego po prostu unikatowego, jakby unikalnego, unikalnej odpowiedzi, że to będzie pasowało. Tak, takiej uniwersalnej. Tak, będzie pasowało do wszystkiego i to jest, chyba nie da się tak odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, ale nie zdarzyło ci się kiedyś, jak pracując z jakimś deweloperem, już wielokrotnie tutaj wspominaliśmy, niezależnie na jakim etapie procesu, produkcji, i nagle ci deweloper mówi, no ale i wiesz co, ja bym chciał, żeby, okej, skomponuj tą muzykę, ale ja bym chciał, żeby ta muzyka jakoś się za bardzo nie wybijała, żeby ona tam gdzieś sobie plumkała z tyłu. No i ty wiesz, tak się zastanawiasz, no ty się podpisujesz pod taką grą i on mi mówi o tym, że ja mam kompletnie wyciszyć muzykę. Ja pamiętam, że Danny Elfman, kiedy też dostał takie wytyczne do napisania muzyki do któryś z Avengersów, nie pamiętam, która to była odsłona, i też dostał wytyczne do reżysera, no żeby tam była ta muzyka, ale żeby ona nie przeszkadzała, bo ona tam jest nie najważniejsza. No i co wtedy robisz, Janku? Czy ty faktycznie, nie wiem, no ale słuchajcie, no nie, no muzyka musi być, bo przecież ona ma jakiś tam, powiedzmy, budować całą tę atmosferę. Słuchaj, wokół. Od razu ci odpowiem. Gra nie jest o mnie. Jeżeli robię muzykę do gry, to gra nie jest o mojej ambicji i o tym, że ja chciałbym zalać świat moją muzyką, tylko jest o tym, że jest jakaś historia do przedstawienia i jeżeli na przykład będzie faktycznie, nie wiem, coś się działo w przestrzeni kosmicznej i ktoś wymyśli sobie, że no przecież tam jest absolutna cisza i nie powinienem tam pisać muzyki, bo to będzie moc... Czego przykładem grawitacja tak, tylko, była. Tak, że tam była muzyka. A można? Tak, tylko że można by było. Tylko że w takich bardzo ważnych elementach, tak, chyba popularnych. Można też nie napisać muzyki, jakby zagrać ciszą i to też jest okej. Okay. Jakby moim zdaniem najważniejsze jest, żeby się podporządkować intencji i podporządkować się temu, jakie są założenia gry i jak jest prowadzona historia. Bo to naprawdę jakby, jak się przychodzi do teamu, no bo tworzenie gry to jest jednak teamwork, to ja jestem tylko jednym z elementów, który współtworzy tą grę, więc nie może być tak, że ja wychodzę przed szereg i mówię, no dobra, ale ja bym chciał, płacicie mi, no to ja bym chciał więcej muzyki. Jakby nie o mnie jest ta gra.
Mhm. Wiesz co, Janek, ja ci wejdę ci w słowo, bo powiedziałeś, że ta cisza to jest okej. Okay. Akurat w przypadku muzyki, akurat w przypadku do gier cisza niekoniecznie jest okej. Okay. I ciszę trzeba bardzo ostrożnie świadomie zgadzam się, traktować. Tylko chodziło mi o to, że jeżeli jest ustalone przez jakby deweloper ma taki pomysł, to na pewno warto spróbować, bo jak wiesz, będzie później jeszcze ileś tam iteracji i poprawek i może się okazać, że później jednak muzyka tam będzie musiała wejść w ten fragment. Jest jeszcze jedna rzecz. Z mojego doświadczenia deweloper rzadko ma pomysł na muzykę. Bo jest to albo jeżeli są to indyki niezależni, to przychodzą i się pytają, co proponujesz. Mają jakieś sugestie, ale one są nieśmiałe. Natomiast w przypadku dużej produkcji jakby AAA to jest tam jakby załoga audio cała, tak? Czyli to jest też koncept od nich wychodzi. Więc to nie jest, że tak powiem, muzyki nie wymyśla ta sama osoba, która nie wiem, algorytm grę, czy projektuje grafikę, czy ten. To są muzycy, znaczy kompozytorzy. No. Chociaż ostatni przykład Dead Door pokazuje, że kompozytorem był też zarówno osoba, która kodowała i chyba była, nie wiem, była odpowiedzialna też za proces produkcji gry, bo tam, tak właśnie mówiłeś, te gry niezależne, że są te studia i zazwyczaj jest tak, że 3-4 osoby są, a później jest jakiś tak zwany ten outsourcing. Chociaż Supergiant Games, którego bardzo dobrze kojarzymy z wielu gier jak Bastion, Transistor czy Hades z muzyką Darrena Korba, to jest taki wybitny przykład tego, że grupa pasjonatów, przyjaciół z dawnych lat spotkała się i zaczęli tworzyć gry, a z kolei Darren Korb to był taki troszeczkę kompozytor, może nie tyle co z łapanki, ale sam zaczynał tworzyć taką powiedzmy undergroundową muzykę ze swoim rockowym zespołem, z czego później to wybitnie słychać w jego kolejnych produkcjach. Pawle, czy byś chciał coś tutaj jeszcze ewentualnie dopowiedzieć? Znaczy to, czy gry mogą się obejść bez muzyki? No to powiem to tak, pierwsze gry, które wyszły na Atari nie miały muzyki, także myślę, że jak najbardziej. Ale jak odpowiadając na to pytanie dosyć serio, no to mówiliśmy czas jakiś temu nawet w naszym podcaście o ciszy w grach, tak? O wykorzystaniu ciszy w grach. Również na naszym portalu pojawiło się parę takich tekstów i tutaj również to padło. Także ta muzyka może być delikatna, nieinwazyjna, oczywiście, jasne, może gdzieś lecieć w tle, tylko to jest też to, co wspomniał Mikołaj, że trzeba się tym posługiwać bardzo bardzo ostrożnie. To też wszystko zależy od tego, o jakiej grze mówimy, w jakim gatunku. No i oczywiście przede wszystkim musi być kontakt z zespołem. Czy rzeczywiście ta muzyka gdzieś ma występować w taki czy inny sposób, no to musi być teamwork przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o takie ogólne pytanie, czy ja sobie wyobrażam jakąkolwiek grę, w której nie byłoby w ogóle muzyki, odpowiem, że tak, widziałbym coś takiego. Widziałbym taką grę, w której pierwsze skrzypce grają przede wszystkim dźwięki otoczenia, sound design, dokładnie. Osobiście bym coś takiego widział, ale mówię, no ja nie mam takiego doświadczenia jak nasi goście, więc mogę jedynie sobie trochę pogdybać i myśleć w kontekście, nie wiem, jakiegoś swojego projektu tak naprawdę. Ja się też zastanawiałem, jak odpowiedzieć na te pytanie, bo już powoli zmierzamy ku końcowi niestety dzisiejszego odcinka, bo sądzę, że tutaj z Pawłem, z Mikołajem i z Jankiem moglibyśmy naprawdę wiele godzin chyba poświęcić na ten temat i na wiele innych bliższych nam tematom. A ja sobie takie dwa przykłady dałem, jeżeli chodzi o na przykład, czy faktycznie gry mogłyby się obejść bez muzyki. I prawda jest taka, że to nie jest rola kompozytora i to nie zależy od deweloperów. Ja sądzę, że to wszystko i wyłącznie zależy od graczy tak naprawdę. Bo jeżeli na przykład mamy takiego Minecrafta, który no powiedzmy sobie szczerze, spędzamy multum godzin w budowaniu, tworzeniu tego świata, no to ta muzyka musi
musiała być od razu z miejsca taka, powiedzmy, instynktowna. Ona musiała być bardzo, bardzo spokojna, która miałaby się wtapiać trochę z tym całym, wtapiać się w całe jakby otoczenie. Dlatego ona jest taka, nazwijmy to, znikoma tam. Oprócz tematu głównego, który powiedzmy, że to jest też usypianka. A drugim takim tematem z kolei bardzo popularnej gry, która dalej zdobywa szczyty Lizno, to jest tak zwany Front Night. Ta muzyka naprawdę została przez wielu dobrych kompozytorów tam napisana, między innymi przez Chrisa Valesco. No i co? I ona została dosłownie wykastrowana. Ta muzyka została wykastrowana, już pomijając te wszystkie tak zwane streamy, gdzie streamerzy pokazują tą grę bez muzyki. I ja prawo powiem wam szczerze, no muzyka nigdy nie została praktycznie nominowana do żadnych jakichś większych nagród, bo nawet nikt nie wie, nikt nawet nie zna tej muzyki. To jest trochę smutne, że gra, która no teoretycznie wiemy o czym jest, to muzycznie jest nikomu nieznana. Ja powiem tak, że ja trochę jestem staroszkolny, ja muszę przyznać, ja jestem jednak staroszkolny i moim zdaniem gry bez muzyki się nie potrafią obejść, bo jak sobie wyobrażam grę, która już tutaj mówię jest tekstowa, a muzyka dosłownie spełnia bardzo ważną rolę wtedy, no to jak wtedy w taką grę grać bez muzyki, chociaż tutaj też słusznie zauważył, były takie gry na Atari, gdzie tej muzyki nie było, były jakieś, nazwijmy to, syczenia, plumkania różnych dźwięków. Panowie, ja mam nadzieję, że udało nam się przynajmniej częściowo odpowiedzieć na te pytania, bo jak dobrze wiemy, moglibyśmy poświęcić trochę więcej dzisiaj czasu, ale też wydaje mi się, że to, że się dzisiaj pojawiliście i postanowiliście się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem na temat pisania muzyki do gier, to jesteśmy bardzo z tego względu zaszczyceni. Tak więc jeszcze raz w swoim i Pawła imieniu bardzo ci serdecznie, Janku, dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami. Bardzo wam dziękuję. Mikołaju, mam nadzieję, że to nie pierwszy i ostatni raz i dasz się zaprosić, jak już ogłosisz kolejną swoją produkcję i może o czymś innym porozmawiamy. Tak więc, Mikołaju, bardzo ci dziękuję, że dzisiaj byłeś z nami. Dziękuję bardzo. I tak, moi drodzy słuchacze, drogie słuchaczki oraz widzowie, mieliście okazję usłyszeć 45. odcinka podcastu Słuchaj Gier. Jak zawsze zachęcamy tutaj do śledzenia nas na Spotify, Apple Podcast, Google i na wielu innych serwisach streamujących. I jak zawsze kłania się serdecznie w pas jak wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.